Jesteśmy na kongresie jakości, więc myślę, że zaczniemy od tego, że od 15 lat, bo tyle właśnie jest na polskim rynku przedsiębiorstwo farmaceutyczne Lekam, od 15 lat dbamy o to, żeby nasze preparaty, nasze leki, suplementy diety, a także leki OTC miały odpowiednią jakość. Z tego też powodu w Zakroczymiu pod Warszawą wybudowaliśmy fantastyczny zakład, który możemy się pochwalić, który od 2 lat ma absolutnie wszystkie certyfikaty, łącznie z tym właśnie certyfikatem ISO 9001. Działa według tych sprawdzonych norm europejskich i światowych, a więc ma oczywiście GMP. No i nie boimy się powiedzieć, że po prostu te preparaty i te leki, które wychodzą od nas z zakładu, są najwyższej jakości. Stąd być może, ponieważ znani jesteśmy w Polsce i Polakom, bo jak brzmi hasło naszej firmy, dbamy o Twoje zdrowie każdego dnia, czyli staramy się produkować leki najwyższej jakości za przystępną cenę dla polskiego pacjenta. Stąd być może ten wybór jest taki, a nie inny. Nie boimy się weryfikacji. Przystępujemy od czasu do czasu właśnie do różnego typu konkursów, tudzież poddajemy się właśnie pewnym weryfikacjom właśnie dlatego, żeby sprawdzić, czy to, co my myślimy, że tak jest, rzeczywiście sprawdza się w praktyce. No i jak widać, sprawdza się. Pierwszy certyfikat uzyskaliśmy za produkt. Wyjątkowy, absolutnie innowacyjny, choć jest to tylko lub aż suplement diety. Produkt, który uzupełnia wszelkiego typu niedobory, spustoszenia, jakie są i czynią w organizmie terapie związane z POHP, ze stosowaniem steroidoterapii i sterydów, zwłaszcza terapii wziewnych. I Adcord, bo o nim mowa, to taki suplement diety, który genialnie to wszystko uzupełnia i stara się, żeby organizm nie cierpiał. W związku z tym nie interesowały nas już jakby inne dostanie innych certyfikatów za produkty inne, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, no rzeczywiście nasze produkty są bardzo wysokiej jakości i staramy się, żeby wszyscy klienci, pacjenci, którzy stosują nasze preparaty, bardzo dobrze się czuli i żeby one działały odpowiednio, zgodnie z tym, co jest oczywiście na ulotkach. Natomiast wyzwaniem było zdecydowanie weryfikacja firmy, czyli tego, czy rzeczywiście jesteśmy znani, czy rzeczywiście to, co wprowadzamy i wewnętrznie, jakie mamy procedury i wewnętrznie, i zewnętrznie, czy rzeczywiście one odpowiadają temu audytowi, który Państwo przeprowadziliście. No jak się okazuje, znowu tutaj było pozytywnie. W związku z tym bardzo jestem zadowolona, że tak to wyszło i że się zdecydowaliśmy na to. Właśnie dzisiaj mieliśmy też taki mały jubileusz, prawda? Bo Państwo mieliście 10-lecie programu. My mamy w ubiegłym roku, w grudniu mieliśmy 15-lecie firmy i na pewno będziemy przy artykułach, które od czasu do czasu piszemy, albo my robimy jakąś akcję, gdzie po prostu promujemy firmę, lub też przecież od czasu do czasu w różnych czasopismach, w gazetach są artykuły, informacje na temat stanu polskiej farmacji, stanu firm polskich, kondycji polskich firm farmaceutycznych. No i będziemy w tym gronie na pewno chwalić się takim certyfikatem, no bo wydaje się, że jeżeli jest taka możliwość i można zewnętrznie uzyskać tego typu zaszczytne wyróżnienie, to należy o tym mówić.